patent na urodę. Klaudiusz ma patent na to, żeby dobrze wyglądać, nie wygrzebując z portfela ani grosika. Klaudek dorastał w domu pełnym kobiet, a dokładniej zadbanych dam. Prababcia Klaudiusza była przedwojenną pięknością, która połowie Lwowa złamała serce, podczas gdy druga połowa płaciła jej alimenty. To właśnie ona kobietom z pokolenia na pokolenie przekazywała domowe sposoby na wieczną urodę. Klaudiusz chętnie korzysta z rad prababci, bo z powodzeniem wpisują się one w jego życiową filozofię. Zero waste. Klaudiusz jest studentem, ale na zajęciach bywa z rzadka. Woli wysypiać się zdrowo i potem pielęgnować swoją twarzyczkę, niż zrywać się o świcie na wykłady i ćwiczenia. Obsesją Klaudiusza są worki pod oczami i choć nikt poza nim ich nie zauważa, to Klaudiusz wciąż ogląda je w lustrze. Lubi też kupować ciuszki w galerii, ale na kosmetyki już skąpi kasy i bierze je nie z drogerii za ciężkie pieniądze, ale ze śmietnika. Tak, i to nie jest żart. Za każdym razem, kiedy Klaudiusz zagląda do śmietnika w swoim studenckim mieszkaniu, czuje się jak poszukiwacz skarbów. Kto wie, co wyrzucili przedwczoraj, wczoraj i dziś jego współlokatorzy. Kiedy grzebie w koszu, myśli o tym, że dziś piąteczek, piątunio, a więc wieczorem zorganizuje domówkę. Może kogoś dziś poderwie? Będzie grubo. Musi tylko zrobić się na bóstwo. Klaudiusz rozgląda się za surowcami do produkcji kosmetyków. Interesują go ziemniaki, bo kiedyś przeczytał w tabloidzie o ich prourodowych właściwościach. Cóż, jedni czerpią wiedzę o życiu z animacji Disneya, inni z tabloidów, a jeszcze inni z naszego programu. Do roboty. Czas leci. Za kilka godzin zjawią się goście, zatem Klaudiusz ochoczo bierze się za siebie. Przed nim cała seria zabiegów. Zaczynamy odliczanie. Maseczka, którą Klaudiusz nazwał bananowa świeżość, choć nasuwałaby się bardziej bananowa nieświeżość, to według niego witaminowy raj dla twarzy. Kiedy ma na twarzy skórkę z banana, czuje, jak witaminy wnikają w coraz głębsze warstwy jego delikatnej, alabastrowej skóry. Ech, aż chciałoby się obsypać stoliczko gradem pocałunków, nieprawdaż? Teraz kartoflany rytuał. To autorski patent Klaudiusza. Najpierw naciera buzię obierkami ziemniaka, licząc na ujędrniające właściwości skrobi. Potem przygotowuje upiększającą miksturę z resztek pióre współlokatora i podkradzionej z lodówki śmietany. I to drugi etap rytuału. Na koniec brzydkie, odkrojone kawałki ziemniaka ze śmietnika przekłada na oczy w celu zapobiegania sińcom i redukcji znienawidzonych worów. Klaudiusz wyczytał, że tak zastosowane ziemniaki mogą pobudzić krążenie limfy. Brzmi mądrze. Lepiej jeszcze brzmi, że u kosmetyczki zapłaciłby za to ponad 200 zł. Klaudiusz ma jeszcze trochę czasu, więc wykorzysta go na kolejny rytuał. Double Green. Tak, brzmi światowo i tak też działa. Wykorzysta do tego śmietnikowe obierki z ogórka oraz fusy z zielonej herbaty, którą wczoraj rano piły współlokatorki. Według lwowskiej prababci Klaudiusza ogórek to najlepszy sposób na sińce i worki pod oczami i inne, nieprzyjemne, jak mawiała, drobności na twarzy. Klaudiusz prababciną metodę udoskonalił, dlatego kładzie teraz pod oczy fusy z herbaty. Dzięki temu już za chwilę będzie olśniewał wypoczętym, uwodzicielskim spojrzeniem na imprezie. Idąc tropem medycyny ludowej, jak najbardziej jest znana nam historia również naszych babci, gdzie wykorzystywały one różnego rodzaju obierki. Jak najbardziej są to produkty, które będą nam pomagać, ale jestem ogromnym przeciwnikiem, jeżeli takie produkty są wywlekane, wyciągane ze śmietnika lub nawet nadgnite. Ostateczną weryfikacją tego, czy metody Klaudka są skuteczne, będą oczywiście zachwyceni goście. A oto pierwszy z nich. No, witam, witam. Fryz. Brawo, Klaudiusz. No waste. Nie marnuj niczego. Również czasu. Kolega zachwycony. No to Klaudek zasłużył na szóstkę i szóstkę dostaje. Kolejny mistrzowski patent nagrodzony oceną celującą.